Żona Kim Jong-una pokazała się publicznie po ponad roku. Korea Północna. Żona Kim Jong-una pokazała się publicznie po raz pierwszy od ponad roku. Niewidziana od ponad roku Ri Sol-ju, żona północno-koreańskiego przywódcy, pokazała się publicznie, wynika z relacji reżimowych mediów. Wcześniej spekulowano, że mogła być w ciąży. Południowo-koreańska agencja wywiadowcza NIS przekazała jednak we wtorek, że nie wykryto nadzwyczajnych sygnałów, a Ri izolowała się prawdopodobnie razem z dziećmi w obawie przed pandemią koronawirusa. Według doniesień prasy Korei Północnej, Ri oglądała we wtorek wspólnie z Kimem koncert z okazji rocznicy urodzin jego dziadka, założyciela komunistycznej KRLD Kim Il-sena. Oficjalny północno-koreański dziennik Rodong Sinmun opublikował kilka fotografii śmiejącej się pary siedzącej na widowni razem z innymi dygnitarzami. Hap zwraca uwagę, że widoczni na zdjęciach widzowie siedzą blisko siebie bez maseczek ochronnych. Ocenia przy tym, że relacje prasowe mogą być ze strony reżimu próbą zademonstrowania pewności siebie w sprawie pandemii. Władze Korei Północnej nie zgłosiły oficjalnie ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem. Zamknęły jednak granice i wprowadzały w kraju surowe lockdowny, by uchronić się przed infekcjami. Korea Północna ma również otrzymać prawie 2 milionów dawek szczepionki przeciw COVID-19 poprzez międzynarodowy mechanizm dystrybucji COVAX. Ri nie pokazywała się publicznie od stycznia 2020 roku, gdy towarzyszyła Kimowi podczas koncertu z okazji księżycowego Nowego Roku, przypomina Hap. Wcześniej regularnie towarzyszyła mężowi podczas inspekcji terenowych i innych wydarzeń publicznych, a w 2019 roku wspólnie z Kimem wjechała konno na pokrytą śniegiem górę Paektu, święte wzgórze Koreańczyków.